Czołem, witajcie. Dziś nowy odcinek podcastu Terawadyjskiego portalu sesana.pl. Naszym gościem jest Marcin Fabiański, filozof, pisarz, autor książek o filozofii wschodu i zachodu. Studiował na University of York oraz na Uniwersytecie Poznańskim i jest wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego. Doktor filozofii i podróżnik. Stworzył szkołę żywej filozofii i prowadzi warsztaty medytacyjno-filozoficzne zarówno w naturze, jak też online. Więcej informacji o nich można znaleźć na stronie selfof.com. Jego ostatnia książka nosi tytuł Zachwyć się, naucz się medytować od wielkich filozofów, a najnowsza książka będzie wydana za kilka dni, to Metafizyka dla neurotyka. Czołem, witaj Marcin. Czołem Piotrze, witam Was wszystkich. Posłuchaj, Marcin, chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o filozofii, ale też o praktyce. Być może zahaczymy o metafizykę stoików. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym w kontekście nauk buddyjskich też, bo wiem, że interesujesz się filozofią stoicką i buddyzmem jednocześnie. Więc na pewno wiesz, jakie są podobieństwa i różnice tych dwóch systemów, ale być może na początku chciałbym cię zapytać o to, czym jest stoicyzm według ciebie i na czym on polega. Stoicyzm jest, jak sądzę, czymś bardzo bliskim buddyzmowi, a ta bliskość polega na tym, że jest, najogólniej mówiąc, sztuką życia, które ma prowadzić do tego, że rozkwitamy. I ta definicja, wydaje mi się, pasuje do obu tych filozofii, do buddyjskiej i do stoickiej. A jak się przyjrzymy bliżej, to zobaczymy, że bardzo, bardzo szczególne techniki medytacyjne, sposoby myślenia, opis rzeczywistości w obydwu tych szkołach, nie twierdzę, że jest identyczny, ale w pewnych punktach bywa bardzo, bardzo podobny. Czyli jak mówimy o buddyzmie, że jest to pewna ścieżka, która prowadzi do przebudzenia, no to dokładnie to samo możemy powiedzieć o stoicyzmie, że to jest pewna ścieżka, która prowadzi do pewnego efektu egzystencjalnego, transformacji naszego życia. Czy ona jest przebudzeniem takim, jak o jakim się mówi w buddyzmie, czy o tym samym mówi stoicyzm, czy nie, no to już jest osobna kwestia, tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Ten ideał nazywa się ataraksją i też jest pewnym egzystencjalnym, psychofizycznym stanem. Natomiast to pojęcie rozkwitania jest na tyle ogólne, że ja je stosuję do obu tych systemów. Okej, i jak rozumiem, jest to filozofia życia, tak? I według naukowców, tak, bo nie można powiedzieć, że to jest takie bardzo popularne, ale z tego, co wyczytałem, to zwykle filozofia życia dzieli się na metafizykę i na etykę. I teraz z etycznego punktu widzenia w buddyzmie się to nazywa sila, tak? Czyli jak gdyby taka system moralny. A czy one są, czy te filozofie buddyjska sila i powiedzmy etyka stoicka, czy one są w jakimś stopniu podobne, czy jednak czymś się różnią? Właśnie to kwestia etyki, czy też ta dziedzina etyki jest czymś, co bardzo zbliża oba te nurty, ponieważ i tu mamy do czynienia z tak zwaną etyką cnót, czyli i tu wskazania etyczne służą do rozwijania pewnych cech charakteru. Co więcej, jak mówiłeś o tym, że filozofia dzieli, tę filozofia życia na metafizykę i na etykę, to zarówno w buddyzmie, jak i w stoicyzmie te dwie rzeczy są splątane ze sobą w taki naprawdę mocny sposób, że ten podział tak naprawdę to nie jest tak, że to są dwie różne dziedziny, tylko to są dwa aspekty budowania tej samej postawy życiowej. Czyli im głębsza twoja medytacja,
o ile ta medytacja nie jest autohipnozą, tylko rzeczywiście towarzyszą jej wglądy w naturę twojego umysłu, tym bardziej rozwijasz się jako istota etyczna. I odwrotnie, tak? Im głębsza twoja etyka, tym łatwiej jest ci wejść w medytację. I te zależności są obecne i tutaj, i tutaj. I znaczy głównym, główną wiadomością dla nas, główną informacją według stoików jest to, żeby żyć zgodnie z naturą, tak? Możesz tak. powiedzieć, o co dokładnie chodzi im? Tak, to ta koncepcja, to hasło żyć zgodnie z naturą nie jest łatwe do wyjaśnienia, ale jest ono właśnie bardzo bliskie temu, co w buddyzmie nazywa się właściwie też życiem zgodnym z naturą, czyli czasami używa się takiego określenia widzieć dhammę, tak? Czyli rozumieć, jak być w kontakcie z tym, jak działa rzeczywistość na głębszym poziomie niż tylko taki poziom, który często nam towarzyszy, że ślizgamy się po tej rzeczywistości, że ją nazywamy różnymi pojęciami i potem nie rozpakowujemy tych pojęć i nie wchodzimy głęboko w nasze doświadczenie, nie szukamy tego, co jest pod tym doświadczeniem. I w stoicyzmie to poszukiwanie bliskości z naturą, to się nazywa oikeiosis w języku w antycznej Grece, to oikeiosis to jest właśnie, ja to tłumaczę, to ma różne tłumaczenia, ja to tłumaczę jako dostrojenie do procesu życia. Czyli tak jak tutaj w praktyce buddyjskiej nie wymyślamy niczego, nie kreujemy niczego, tylko dostrajamy się do życia w ten sposób, żeby te dhammy nam się objawiły, to samo mniej więcej dzieje się w stoicyzmie. I to ta natura to nie jest przyroda, tak? Przyroda jest tylko pewnego rodzaju bardzo interesującym i inspirującym i takim, z którego możemy korzystać, przejawem natury, ale natura, i tutaj odwołam się do przedstoickiego filozofa Heraklita, który mówił, natura kocha się chować. I zadaniem filozofa jest to, i stoicy to zadanie też chcą uprawiać, żeby zobaczyć tę naturę, która chowa się przed nami, kocha to jest jej cecha, ale przy zastosowaniu pewnych filozoficznych procedur jesteśmy w stanie do tej natury się dostroić i zrozumieć ją. I wydaje mi się, że bardzo podobnie można opisać to, co się dzieje w praktyce buddyjskiej, która zmierza właśnie do tego, żeby zobaczyć jakiś inny, głębszy, prawdziwszy ciąg przyczynowo-skutkowy niż ten, który wydaje nam się, że rządzi rzeczywistością. Ale w takim razie, a propos, jeśli już mówimy o terminach, to dhamma w palijskim znaczy też prawda, bo mówisz, że tak. Natura się chowa, wygląda jakby ta natura to była tożsama z jakimś rodzajem takiej właśnie prawdy a la dhammy, tak? Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobrze to ująłeś. Bo teraz, no bo w takim razie i stoicy, i buddyści, powiedzmy, tak, że nie jest to ich głównym celem, ale chcą znaleźć prawdę na temat tego, co się przejawia. Tak. Ale jak też wspominałeś, albo jak zaraz też wspomnimy dalej, no trochę, może nie zakłamujemy, ale bierzemy tą rzeczywistość nie nagą, nie taką, jaka jest, tylko ubieramy ją w koncepcję, w myśli, słowa i tak dalej. Jak stoicy sobie radzą z takim problemem? I tu jest to, co mnie fascynuje. Staram się badać tę bliskość stoicyzmu i buddyzmu również w szczegółach, tak? Nie chcę, żeby to było jakieś ogólne twierdzenie. I stoicy, tak jak buddyści, w jakimś sensie próbują uciec od pojęć. Nie w tym sensie, że pojęcia są całkowicie bezużyteczne, tylko w tym sensie, że pojęcia no, nie oddają w 100%
natury doświadczenia i też nie oddają w związku z tym obrazu rzeczywistości. Więc w buddyzmie robimy to na różne sposoby. Tak, medytacja jest tym najbardziej bezpośrednim sposobem dotknięcia życia takiego, jakim jest. Jednym ze sposobów, jaki opisują te buddyjskie metody dotarcia do tego życia, jest taka metoda analityczna. I widzimy ją w różnych buddyjskich przekazach, na przykład w sutcie Satipatthana, czyli w sutcie podstaw uważności, gdzie przechodzimy, taka jest moja interpretacja tej sutty, do coraz bardziej szczegółów, rozpakowujemy rzeczywistość. Tak? Najpierw ćwiczymy naszą uwagę, żeby była z oddechem, potem żeby była z pozycjami ciała, potem żeby była już z bardzo pojedynczymi, szczególnymi, szybkimi ruchami ciała, a w końcu przechodzimy do medytacji pierwiastków i badamy, obserwujemy procesy zachodzące w naszym ciele. I to jest fundamentalna zmiana w rzeczywistości, ponieważ jakby wychodzimy ze świata przedmiotów umieszczonych w przestrzeni, czy ze świata kompaktowego, że tak go nazwę, do świata dużo bardziej subtelnego, do świata procesów. Nasza uwaga dzięki temu, że zadajemy jej jako temat, ten świat procesów, te pierwiastki, ona się niebywale mocno uwrażliwia i nabiera jakby nowej siły, nowych właściwości, nowej plastyczności. I podobną bardzo rzecz możemy zauważyć w stoicyzmie, gdzie na przykład Marek Aureliusz nawołuje do tego, żeby rozbić rzeczywistość, żeby dokonać też takiego rodzaju medytacji analitycznej i rozbić to, co kompaktowe, na małe fragmenciki, na wibracje, na pozbyć się pojęć. Tak? On pisze w tej swojej książce, czym jest taniec. Tak? Że na przykład taniec to jest tylko pewnego rodzaju kreacją mentalną. Że jeśli chcemy dotrzeć do prawdy, to ten taniec powinniśmy rozbić na poszczególne mikroruchy i wtedy dopiero zobaczymy bardziej prawdziwy przejaw rzeczywistości. I stosuję wiele różnych takich technik medytacyjnych, które są bardzo bliskie w związku z tym buddyzmowi. Okej, natomiast w buddyzmie jest ta ścieżka, ale jest też bardzo wyraźnie pokazany cel tej ścieżki, tak? Czyli nibbana, czyli pozbycie się tanha, pragnień. Mhm. Czy istnieje coś takiego, taki sam albo podobny cel w stoicyzmie? Istnieje, chociaż nie jest on tak mocno zaznaczony, bo to oczywiście, jak już mówiłem, atarakcja jest tym celem, czyli pewnego rodzaju osiągnięcie pewnego stanu przeżywania rzeczywistości właśnie w dostrojeniu do niej, stanów bez pragnienia. Tam pada takie pojęcie również z antycznej Greki, apateia, nie mylić z apatią. Tak? A apateia to jest wygaśnięcie pragnień. Coś bardzo, czyli właściwie przeżywanie świata na wygaśnięciu pragnień. Czyli coś bardzo bliskiego buddyzmowi. Natomiast nie ma tam, tak jak to się dzieje na przykład, nie ma, ten cel nie jest aż tak bardzo podkreślony. Stoicyzm jest różnorodny i różni mędrcy stoiccy czy filozofowie stoiccy mieli różne opinie na temat tego celu właśnie. Tak? Niektórzy mówili, że da się go osiągnąć, tę atarakcję, to życie dostrojone, bezpragnieniowe. Inni mówili, że to jest tylko ideał. No to w buddyzmie tak się nie mówi. Tak? My wiemy, że to jest pewna realność. Tak? W stoicyzmie różne szkoły twierdziły, że to jest tylko ideał. Chociaż w buddyzmie też było takie przekonanie, na przykład w Tajlandii, z której niedawno wróciłem i badałem trochę to tajskie podejście do nauk Buddy, też było takie przekonanie bardzo długo, że nibbana jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć w tych czasach. To jest coś przeżywalne, prawdziwe, realne, ale nie dla człowieka współczesnego. No to podobny dylemat był w stoicyzmie. W stoicyzmie nie ma oczywiście tak szczegółowych nauk na temat tego stanu. Nie ma tak szczegółowych nauk na temat tego, co się dzieje po drodze do tego stanu. Tak jak tutaj spojrzymy w buddyzmie na przykład na Visuddhimagga, tak, ścieżkę oczyszczenia Buddha Gosy, no to zobaczymy, że tam mamy opisany każdy etap. Tak? Mamy na przykład etap piti, tak, czyli pewnej radości
somatycznej, tak, która się objawia w ciele. Tam jest kilka lub kilkanaście różnych cech tej radości. Tam gęsia skórka jest jedną z nich. Tak. No to ja zawsze próbowałem doszukać się w naukach buddyjskich tego typu somatycznych znaczników naszego postępu w dostrojeniu do prawdy. I nie znalazłem żadnych. Ja nie jestem jakimś wybitnym znawcą stoicyzmu, więc odwołałem się do autorytetów, wybitnych profesorów ze Stanów, którzy badają naprawdę szczegółowo ten stoicyzm. I oni też mówią, że nic takiego nie znaleźli, żaden z nich przynajmniej do tej pory. Więc wracam do tej myśli, że tutaj jest dużo bardziej szczegółowo. Ale jeszcze, żeby tę myśl zakończyć, no to wiemy, że z nauk stoickich dotarło do naszych czasów 8% tych książek czy traktatów, o których istnieniu wiemy, bo znamy ich tytuły. Czyli dużo jeszcze mniej procent całej wiedzy stoickiej. Czyli nie tak jak w buddyzmie, który jest w dużym stopniu, przynajmniej tak zakładamy, tak, i tak się odwołujemy, jest żywą tradycją nieprzerwaną od czasów Buddy, no do tego nie możemy powiedzieć na pewno o stoicyzmie. I tam razem z Biblioteką Aleksandryjską spłonęło wiele tekstów, no a potem różne kulturowe przeobrażenia europejskiej cywilizacji spowodowały, że ten antyk generalnie został mocno stłamszony. Gdyby nie Arabowie, to nie wiedzielibyśmy o nim prawie nic. No i przepadły w międzyczasie te teksty stoickie, tak, i nauki stoickie, które nie zachowały swojej żywości. Więc mogę założyć, że w tych 92%, a tak naprawdę więcej niż 92%, były jakieś somatyczne też opisy i były bardziej dokładne opisy procesu budzenia się niż te, które znam. No tutaj też trzeba być wdzięcznym dla mnichów, którzy przechowywali te jak najbardziej teksty buddyjskie. Okej, nie wiemy, co było w tych tekstach, które zaginęły, ale wiemy na przykład, chciałbym jeszcze porozmawiać o metafizyce, która, jak mówisz, że jest czymś jednym, a jest istotna, bo Nibbana nie tylko jest jakimś uwolnieniem, uwiązaniem i wygaśnięciem, bo jest też właśnie wyzwoleniem z samsary, tak? Więc buddyzm tutaj postuluje, że no istnieją kolejne wcielenia, tak? Tak naprawdę jest taki, jest powtarzalny tekst i on się pojawia w wielu suttach, który mówi, że właściwy pogląd to jest między innymi właśnie istnieje ten świat, istnieje świat inny, istnieje matka, ojciec, istnieje ta kamma i owoc tej kammy właśnie, czyli innymi słowy chodzi o to, że ten właściwy pogląd w buddyzmie zakłada to, że musimy no, przyjąć, że istnieje coś takiego jak kolejne wcielenia. Co prawda też Visuddhimagga, ale sutty też mówią, że istnieje ten proces, natomiast nie istnieje ten, kto się odradza, czyli dusza. W stoicyzmie natomiast wygląda na to, że wierzono w duszę, ale nie wierzono w reinkarnację, tak? Nie jest tak z tą wiarą w duszę. To nie jest takie proste. Reinkarnacja była koncepcją powszechną w starożytności, również zachodniej. Tak? Platon na przykład przedstawia klasyczną taką, moglibyśmy powiedzieć, wedyjską wręcz koncepcję reinkarnacji, czyli wędrówki dusz. To prawda, że stoicy używają słowa dusza, tak? Tą psychę w Grece albo anima w języku łacińskim, gdyby na przykład się odwołać do Seneki, który po łacinie pisał te swoje teksty. Ale ta dusza to nie była dusza, jesteśmy przed chrześcijaństwem. To nie była taka dusza, jak potem ją zdefiniowała właśnie ta cała sekwencja kulturowa chrześcijańska. Ta dusza niekoniecznie była czymś stałym i nieśmiertelnym. To nam się tak wydaje. My znamy filozofów,
hellenistycznych, czyli z tych szkół takich po wycieczce Aleksandra Macedońskiego, które się rozwinęły po wycieczce Aleksandra Macedońskiego do Indii. Więc znamy filozofów, którzy otwarcie mówili o nieistnieniu takiej duszy. Na przykład Epikur jest jednym z nich. Jeden z twórców jednej z czterech fundamentalnych takich hellenistycznych szkół. Natomiast w samym stoicyzmie to też nie jest takie jasne, tak? Tam nie ma żadnej takiej, przynajmniej ja nie znam, takiej metafizyki duszy, tak? Która by mówiła o tym, że jest coś indywidualnego, nieśmiertelnego, stałego, co niejako mieszka w nas. No to mimo, że używa się tych sformułowań psyche i anima, no to o czymś takim raczej nie ma mowy. Marek Aurelius A mówił, powiedz mi, pneuma, czy... pneuma, tak, no ale pneuma to jest tchnienie. Pneuma to jest siła życiowa. Ona żadną miarą nie jest indywidualna. Tak? A Czyli czy to jest pewnego nie jest rodzaju. indywidualna dla poszczególnego człowieka? Znaczy jest odczuwalna w poszczególnym człowieku, ale nie jest duszą, która w nim tkwi. Nie Okej. jest, czy nie jest jakby, wiesz, jej jakby podstawa. To jest jakby, pneuma to jest jakby zjawisko naturalne, tak? A nie coś, co jest ugruntowane w indywidualnym bycie danej jednostki. Pneuma może być odczuwalna, tak? Jest częścią procesu życia, w związku z tym jest naszym życiem, ale taki niewytrenowany człowiek pospolity, jak mawiali filozofowie, który wierzy w istnienie pojedynczej duszy i swojej trwałej tożsamości, albo wierzy w nieśmiertelność swojej tożsamości, tak? Czyli ja będę istniał zawsze, tak? Istniałem przed narodzinami i będę istniał po narodzinach, no to nie ma wiele wspólnego z koncepcją, jeśli cokolwiek, z koncepcją pneumy, która raczej jest bliższa temu, co na przykład w taoizmie nazywa się chi, tak? Nie powiemy, że chi jest duszą, tak? To powiemy, że chi jest pewnego rodzaju poziomem, że tak powiem, przekształceń kosmicznych, przekształceń energetycznych, tak? Czyli logos. Okej, okay. Logos to byłoby coś głębszego. Logos z kolei by się odnosił do tego, co w taoizmie nazywa się shen, a nie chi, tak? No jak jesteśmy na tej wycieczce taoistycznej, no to tam mamy jakby trzy poziomy: jing, chi i shen. Shen to jest duch, tak? Tłumaczy się to jako duch, ale oczywiście nie ma dobrego zachodniego słowa na to. I logos byłby bardziej shen niż chi, tak? Logos byłby jeszcze czymś bardziej uniwersalnym, jeszcze czymś bardziej fundamentalnym. Gdyby patrzeć na ten podział taoistyczny, że to są substancje, tak? Więc mamy jing, czyli tę substancję materialną, mamy chi, czyli tę energię płynącą w naszych meridianach, ale też płynącą w całym świecie, tak? Dookoła nas są takie techniki i metody qigongu, które właściwie każdy qigong jest oparty na takiej zasadzie, żeby udrożnić komunikację między tym zewnętrznym i wewnętrznym chi, tak? Żeby to przepływało w bardzo swobodny sposób. A Shen byłby tutaj jeszcze bardziej fundamentalną duchową podstawą. Więc logos, tak, o czym mówisz, też byłby czymś takim bardziej fundamentalnym i też nie byłby czymś indywidualnym, tak? Logos to jest logos wszechświata. Logos, Filozof. tak, właśnie, ale poczekaj, bo jeszcze porozmawiajmy o logosie, bo logos jest też jak gdyby przyczyną wszechświata, tak? No nie, no nie możemy powiedzieć, że logos jest przyczyną wszechświata, tak jak Bóg, tak jak w chrześcijaństwie, że Bóg stworzył świat, czy też kosmos. To tak nie jest. W metafizyce buddyjskiej, którą zresztą, przepraszam, stoickiej, który zresztą symbolu, którego używali stoicy w antyku na jakby oznaczenie swojej szkoły, był ogień. I ten ogień to był ogień kosmiczny. Stoicy byli przekonani w to, co też jest obecne w buddyjskiej metafizyce i we współczesnej fizyce, że wszechświat to jest pulsujące zjawisko, które rozwija się. Stoicy powiedzieli, płonie, znika i pojawia na nowo, tak? I
działa, rozwija się i zwija w pewnego rodzaju rytmie. I teraz można powiedzieć, że logos jest fundamentalną inteligencją tego, ale nie można powiedzieć, że logos stworzył to. Tutaj nie ma takiego początku, bo ta koncepcja linearności, że oto świat powstaje ex nihilo, albo powstaje, bo stworzył go Bóg, jest nieobecna w przedchrześcijańskich, znaczy przed z wyjątkiem judaistycznej, tak? W przedchrześcijańskich antycznych filozofiach i kulturach. Więc moim zdaniem nie da się tak powiedzieć, że logos stworzył. To jest pewnie projekcja, jeśli to przeczytałeś w jakiejś książce o filozofii, to pewnie... Znaczy powiedziałem, że jest przyczyną, nie powiedziałem, że stworzył, ale tak, przeczytałem, że logos jest... W ogóle przeczytałem, że logos to jest praktycznie pneuma i w każdej nawet nie istocie, bo w każdym elemencie wszechświata, w nieożywionych jest inne, w roślinach jest, nie wiem, czy dobrze przeczytam po grecku, psychis, w zwierzętach jest psyche, a w racjonalnych istotach jest hegemoniką. I to są, wiesz, no, wygląda na to, jakby to były indywidualne sprawy w każdej... Okej. To, o czym teraz mówisz, to jest taki system arystotelesowski i oczywiście on gdzieś tam, musimy zauważyć, że ta szkoła stoicka to nie był kościół, tak? Czyli oni nie mieli swoich dogmatów, które są jakby niepodważalnych praw. Stoik miał prawo czerpać z dowolnych innych filozofii po to, żeby osiągnąć to, co miał osiągnąć, czyli właśnie pełne rozkwitnięcie. I to, co mówisz, to physis albo physis, to się tłumaczy jako właśnie natura, tak? I to, co mówisz, to wygląda bardzo jako arystotelesowski taki system. Arystoteles mówił właśnie o istnieniu różnego rodzaju dusz, tak? Że roślina ma inny rodzaj duszy, zwierzę ma inny rodzaj duszy i człowiek ma inny rodzaj duszy i człowiek jest wyposażony właśnie w ten rozum, tak? W tę najwyższą formę duszy, ale nie każdy człowiek. Człowiek, który przeszedł procedurę przebudzenia, że tak powiem, używając buddyjskiego bardziej terminu. Arystoteles mówi, że w człowieku może być człowiek, który nigdy się nie rozwinął ponad tę roślinną duszę, tak? I to jest człowiek apatyczny, tak? Który właściwie nic nie robi, nie ma w nim żadnego impulsu indywidualnego do życia. Pewnie nie wiem, czy Arystoteles tak miał na myśli. Nie jestem specjalistą od Arystotelesa, ale schemat, który przedstawiłeś, jest bardzo arystotelesowski. Możemy sobie wyobrazić, nie wiem, kogoś, kto cierpi na schizofrenię katatoniczną, nie rusza się, tak? Albo ten smutek tropików, tak? Opisany w antropologii XIX-wiecznej, że tych ludzi, którzy kucają i cały dzień właściwie tak tkwią. Oczywiście to jest uproszczenie, bo nie wiemy, co się dzieje w umysłach tych ludzi. Potem mamy właśnie, może mogą być asceci tacy, no. Tak, tak, tak. Potem człowiek, który się trochę bardziej rozwinie, obudzi w sobie też tę duszę zwierzęcą, tę naturę zwierzęcą, ale jeśli zatrzyma się na tym poziomie, no to będzie takim kimś, kto tylko dba o zaspokojenie żądz. I tam w średniowiecznych odbiciach tego arystotelskiego systemu mamy, zwykle to jest ilustrowane obrazem takiego grubasa, który pije i żre coś, tak? Ale człowiek, który dalej jakby pracuje nad sobą filozoficznie, może też obudzić w sobie rozum, tak? Czyli to coś, do czego zwierzę na przykład nie może, tak? A człowiek owszem może, ale zdarza się to tylko jednostkom. Arystoteles, który sam był z kręgów arystokratycznych, oczywiście on to bardzo, bardzo niepoprawnie i też głupio ujmował, tak? Że właściwie ten rozum może obudzić tylko mężczyzna, który jest wolnym, tak, obywatelem Aten czy innych państw greckich, a na dodatek należy do arystokracji. Okay. Chociaż w innych fragmentach twierdził przeciwnie, ale jakby pomińmy tę usterkę. Tak.
No, taka to była koncepcja. I ta koncepcja też odbija się mocno potem w stoicyzmie, który, tak jak mówiłem, czerpie sobie z różnych źródeł. Trochę jest trudno, tak jak ty próbujesz mnie nakłonić do zdefiniowania tego, co jest ogólne, co jest pojedyncze, który rodzaj duszy. To są w dużej mierze spekulacje. Do tej pory badacze Platona na przykład nie mogą ustalić, czy dusza, o której on mówi, jest indywidualna czy zbiorowa. Dla mnie dużo ważniejsze, dla mnie to jest nieistotne, tak? Dużo ważniejsze dla mnie jest to, że te helenistyczne szkoły, w tym stoicyzm, a może zwłaszcza stoicyzm, są niebywale praktyczne. Czyli te dogmaty nie są dla nich najważniejsze. Nie chodzi o to, żeby bronić jakichś ustalonych praw, tylko żeby czerpać z mądrości swojej szkoły przede wszystkim, ale też innych szkół, po to, żeby uzyskać przebudzenie. To robi Marek Aureliusz. Jak przeczytamy jego rozmyślania, to zobaczymy, że on się odwołuje do Epikura bardzo często. Tak? Technicznie to jest szkoła, która jest w sporze ze stoicyzmem. Markowi Aureliuszowi to nie przeszkadza. Do Sokratesa oczywiście, oni wszyscy do Sokratesa, do innych nurtów. Jeszcze ostatnia uwaga. Marek Aureliusz w jednym fragmencie tych rozmyślań pisze, zastanawia się, co się stanie ze mną po śmierci. Tak? To może jest bliskie temu tematowi, który teraz omawiamy. I on mówi, widzę dwie możliwości. Tak? On te notatki pisze dla siebie samego i pisze, widzę dwie możliwości. Albo, mówiąc językiem potocznym, rozpadnę się w kupę atomów, albo jakiś rodzaj mojej świadomości powróci do pierwotnej świadomości kosmosu. No i kończy Marek Aureliusz, obie są dobre. Zobacz, on nie ma preferencji metafizycznych. On mówi, i ta jest dobra, i ta jest dobra, i ta jest terapeutyczna, i ta jest terapeutyczna. I ta daje mi ulgę, i ta daje mi ulgę. I ta daje mi wyzwolenie, i ta daje mi wyzwolenie, i tę apateję, i wolność od pragnień. Nie muszę się za żadną z nich opowiadać, więc nie patrzmy też na ten stoicyzm jako coś bardzo dogmatycznego. Nie, ja nie staram się patrzeć, zwłaszcza dlatego, że nie wiemy, tak? Jak nie wiemy, to nie możemy też... Ja tylko patrzę, też nie jestem tutaj specem, ale patrzę i widzę, no, bo też jak gdyby patrzę i widzę, jak w buddyzmie to było i zwłaszcza Digha Nikaya pierwsza, którą też tłumaczę i która właśnie jak gdyby wymienia te wszystkie, powiedzmy, heterodoksyjne, te takie niepoprawne, tak? Herezje, tak. No nie herezje, ale heterodoksja, tak? Czyli że są jakieś tam, powiedzmy, zewnętrzne albo obce i właśnie są tam są wymienione moim zdaniem, tak? Tak ja to widzę, nie tylko ja, bo i Bhikkhu Bodhi i inni, że pan psychizm, tak? Czyli tak, czasami stoicyzm wychodzi mi, że jest takim właśnie panpsychizmem, że wszystko jest, właśnie ma najpierw taką małą, powiedzmy, umysł, małą racjonalność, małą świadomość, później coraz większą w zwierzętach, tak, i coraz wyżej, coraz wyżej. I wszechświat jest jednym wielkim racjonalnym i to też jest ważne, z tego co widzę, jest to ważne u stoików, że wszechświat jest, to nie jest przypadkowa rzecz, tylko to jest, wszystko jest racjonalne, wszystko ma sens. Nawet to zło, które się dzieje, tak, unde malum, skąd zło, to nawet według stoików to też ma sens i to też jest w jakiś sposób racjonalne, więc już tylko, to jest długie pytanie, ale już skończę, że z jednej strony wygląda jak pan psychizm, tak, czyli że nawet ta nieożywione rzeczy mają jakąś świadomość, a z drugiej strony właśnie tak jak powiedziałeś i tak jak Epikur też, tak, bo też trochę czytałem Epikura, że właśnie wszystko się rozpada i Epikur w ogóle był taki trochę, jeśli już patrzymy i porównujemy, to trochę nawet bliżej mu było do buddyzmu, bo był taki właśnie antyteistyczny trochę, no nie chciał być i też był troszkę aspołeczny, tak, niby tam przyjaciele są ważni dla Epikura, ale stoicyzm z kolei był taki za życiem w społeczności i nawet za polityką. I też był, tak przy okazji, znowu
ten stoicyzm jest taką właśnie trochę zmieniającą się rzeczą, bo też w stoicyzmie jest, że Zeus, tak? Jest Bóg Zeus i jest teizm normalny. No ale to tak jest Zeus w stoicyzmie, jak jest Brahma w buddyzmie, tak? Nie jest przecież jako stwórca. Stoicyzm nie wierzy w te mity greckie, tak? Używa pojęcia Zeusa do... Stoicy myśliciele używają pojęcia Zeusa do ilustrowania pewnych rzeczy, tak jak tutaj masz pojęcie Brahmy u nas w buddyzmie, więc no, absolutnie to nie jest teistyczny w tym sensie program, żadną miarą, tak? To nie jest ten ludowy, mitologiczny Zeus, to jest raczej pojęcie wspierające metafizykę. Ale gdzieś tam wyczytałem właśnie, że znaczy na pewno Epikur i tutaj oni się chyba różnili, tak? Epikur mówił, że albo bogowie się nami interesują, albo nie. Nie, nie, Epikur, przepraszam, bo Epikur mówił, mamy bardzo niewiele tego Epikura. Trzy listy i jakieś notatki, które nie wiadomo, czy są na pewno jego. I teraz Epikur mówi tak, bogowie istnieją, tak? Nie ma co do tego wątpliwości, ale mają nas gdzieś, tak? Okay. Ale są zupełnie nieistotni, jeśli chodzi o nasze rozkwitanie. Czy Budda nie powiedziałby tego samego? No tak, istnieją światy dewów, bramów i inne tego typu kosmiczne plany, tak? Ale nie mają nic wspólnego, nie pomogą nam, tak? No z takiego, wiesz, tak na szybko, pamiętasz pewnie, że Budda tuż po przebudzeniu powiedział, nie, szkoda zachodnie, no tak. Nie chcę mi się za długo. I przybył do niego Brahma Sahampati i poprosił go, i to jest ta prośba Brahmy, więc no jakaś interwencja. Nie, 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 ale zaczekaj, ale to wciąż nie jest to, że żeby się przebudzić, Budda nie korzystał z pomocy. No nie, 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 tak, no ale jakby nie Brahma, to my byśmy, no niestety, ale nic byśmy o tym buddyzmie nie wiedzieli i być może te tysiące, jeśli nie więcej, osób by się nie przebudziło, więc... No tak, tylko ty to traktujesz dosłownie, że tak się rzeczywiście... Nie, nie, ja tylko mówię, już tak jak porównujemy tych bogów tu i tamtych, to buddyjscy bogowie, tak, powiedzmy, tak ich nazwijmy, oni tam w jakiś sposób interweniowali, na pewno nie mieli nas gdzieś, tak? Niektórzy no mają nas gdzieś. Niektórzy mają nas gdzieś, bo mają, bo są w tak wysokich dzianach, tych nie tak zwanych dzianach, czyli tych niematerialnych, tak? Nieskończoność przestrzeni, nieskończoność świadomości, nicość i brak, tak, ani sania, ani niesania, to oni już, to oni są tymi bogami, jak u Epikura, tak? O ile ich można nazwać bogami, ale no istotami dewami, tak? Natomiast ci niżsi dewowie się i rozmawiali z Buddą i no, o ile oczywiście w to wierzymy. Natomiast, no tak, okej. Pewnie to jest... Ja wiesz, ja tutaj tylko zadaję pytania, natomiast chciałbym właśnie, żeby nasi słuchacze wiedzieli też, jak gdyby, bo nie, niektórzy ludzie bardzo szybko i łatwo mówią, że stoicyzm to jest tak naprawdę buddyzm. A, oczywiście, że nie. No właśnie, czy ja tu widzę kilka różnic. Jedną z nich wydaje mi się być, bo jeszcze do tego tylko, zaraz byśmy porozmawiali o praktyce stoików, ale jeszcze tylko o tych takich podstawowych fundamentach i różnicach, że Budda na pewno mówił o tym, że samsara to jest no dukkha, tak, cierpienie. I tutaj jest bliski Epikurowi, tak, bo Epikur też mówił, że taka wolność od bólu fizycznego i mentalnego to też jest coś okej. A stoicy jak się do tego, do tego ideału, żeby się wyzwolić z czego, bo tak jak mówisz, to stoicy bardziej byli za taką, no, przebudzeniem, ale do zharmonizowania w tym życiu. Po życiu będzie albo tak, albo to, albo to, albo się rozpadnę, albo się zjednoczę z logosem.
Budda był, no, trochę tutaj miał inne pojęcie na ten temat, tak? To uwalnianie się od cierpienia jest też obecne w stoicyzmie, ale jak ja patrzę na te cztery szkoły hellenistyczne, czyli jeszcze dojdą do epikureizmu i stoicyzmu cynicy i sceptycy, no to one to są jakby inne metody, ale zmierzające w tym samym kierunku. One wszystkie chciały osiągnąć rozkwitanie. I każda z tych szkół, tak jak zresztą w buddyzmie też, ma swój temat jakby wiodący, na który kładzie więcej nacisku niż inne szkoły. Więc Epikur rzeczywiście na pozbycie się bólu, bardzo, bardzo tak, wczesny buddyzm, tak, bardzo, bardzo podobnie kładł na to nacisk. Ale to nie znaczy, że tego nie ma w stoicyzmie, tylko stoicyzm trochę inaczej formułował tę myśl. Tak? Stoicyzm był bardziej być może intelektualny, w trochę innym środowisku rozwijał się. Najwięcej z tego stoicyzmu, zresztą wiemy z rzymskiego stoicyzmu, najwięcej się zachowało. Czyli, a jak mówimy o Epikurze, to mówimy pół wieku wcześniej mniej więcej i mówimy o Grecji. Tak? To nie jest mało pół wieku, tak? To jest inna kultura jednak. To są inne zwyczaje, tak? Więc inna szkoła, tak? Inaczej buddyzm przecież też jest elastyczny, tak? I może przyjąć różne formy w różnych środowiskach. Więc tutaj stoicy, bardziej tacy intelektualni, mówiliby raczej o pozbyciu się błędów myślenia. To byłby ich taki centralny układ odniesienia być może, a nie uwolnienie się od bólu, ale ostatecznie to pozbycie się błędów myślenia, tak jak uwolnienie od bólu, ma prowadzić do tego samego celu, do osiągnięcia ataraksji i do rozkwitnięcia, czyli jakby na inny aspekt tej ścieżki kładli nacisk. I to jest właśnie piękne, że mamy tyle różnych szkół, każda ma swoje indywidualne cechy, bo miała innego założyciela, inne tradycje, w trochę innym miejscu się rozwijała. Przypadek być może na to wpłynął, indywidualne olśnienia poszczególnych mistrzów, tak? Ale one zmierzają w tym samym kierunku. Mamy Zen tutaj, który przecież jest budowany, tak? Jak legenda mówi, na tym wzniesieniu, w zerwaniu kwiata przez Buddę, który odpowiada w ten sposób na jakieś pytanie, tak? I jest innym też wyrazem, przejawem i manifestacją podobnego kierunku, więc trudno mi jest tak, trochę spekulujemy, tak, no ale to jest właśnie, często tak akademicko się patrzy na filozofię antyczną, tak, że ci piszą o cierpieniu, a tamci piszą o pozbyciu się błędów myślenia, więc to są zupełnie dwie różne rzeczy, tak, ale jak się zbada kontekst i tego, no to okazuje się, że to jest jakby ruch w tym samym kierunku. Do niedawna w ogóle te antyczne szkoły były rozumiane bardzo akademicko jako jakieś systemy abstrakcyjne, a nie sztuka życia, która ma nas wyzwolić z udręki i pomóc nam rozkwitać. Więc to wszystko. Okej, okay, pogadajmy o praktyce. Pogadajmy właśnie, już przestańmy o akademii. Dobrze. Pogadajmy o praktyce. Powiedz, jak taki typowy stoik powinien praktykować, żeby osiągnąć cel. Okej, okay. Typowy stoik wie, co się dzieje w jego umyśle. Typowy stoik, Marek Aureliusz na przykład opisuje to tak. Dobry stoik, zatrzymany przez przechodnia na ulicy i zapytany, powiedz mi, drogi stoiku, jeśli tak się nazywasz, co się działo w twoim umyśle. Dobry stoik będzie w stanie temu przechodniowi powiedzieć, co się dokładnie działo w jego umyśle przez ostatnie, jest jakiś ostatni okres, tak? Myśl po myśli, doznanie po doznaniu, czyli jest to niebywałe cittanupassana, że tak powiem, uważność umysłu. Dobry stoik redefiniuje, to nie jest tylko uważność myśli, że wiemy, jakie się pojawiają, ale też transformacja tych myśli tak, żeby były zdrowe, tak? Czyli to są te wszystkie przykłady, tak? Nie nazywaj tłoku tłokiem, tylko nazwij go festiwalem, tak? I już inaczej się poczujesz, tak? Czyli dobry stoik uprawia bardzo mocno taką praktykę myślenia w ten sposób, żeby myśli przynosiły wytchnienie i pchały go właśnie w kierunku tego rozkwitnięcia eudaimonistycznego w jego życiu.
Czyli nie Czyli pozwala sobie takiego. w buddyzmie właściwe nastawienie, czyli Tak, samasankappa. bardzo bliskie. Tak jak dobry buddyzma, właśnie buddysta właśnie przy tym to chciałem powiedzieć, nie pozwala sobie na to, żeby w jego umyśle panował chaos, tak, żeby był tylko reakcją, tak, żeby te myśli nim rządziły, więc to, tutaj jest bardzo, bardzo dużo wspólnego. Dobry stoik lubi naturę w sensie przyrody teraz, tak, lubi ją obserwować, jak dobry taoista i też dobry buddysta moim zdaniem, tak, lubi dociekać, tak, przy okazji tej obserwacji, jakie za tym stoją przyczyny, jakie skutki, tak. Dobry stoik lubi proste życie, tak jak wydaje mi się Budda też zalecał, tak. Dobry stoik odcina się od różnych manifestacji w nas takiego pragnienia, tak, sukcesu, bogactwa i wszystkich tych rzeczy, one są dla dobrego stoika bezwartościowe. Wartościowe dla stoika jest jego psychofizyczny stan. Nie mówię stan umysłu, bo moim zdaniem to nie był jeszcze taki moment, kiedy ten umysł tak bardzo oddzielił się od ciała, tak? Więc to był stan bycia w świecie raczej. Czy jakby możemy powiedzieć, że są dwie kategorie praktyki stoickiej. Pierwsza to jest właśnie czasem to się nazywa panowanie nad wewnętrzną mową, tak to nazwał Pierre Hadot, taki wybitny badacz stoicyzmu, który zwrócił naszą uwagę, że przecież to jest, drodzy czytelnicy, szkoła sztuki życia, a nie teoretyczne abstrakcje. I to jest pierwsza kategoria panowania nad wewnętrzną mową, czyli te wszystkie rzeczy związane z myśleniem, ale rozumianym szeroko, czyli też emocjami. Myślę, że na przykład praktyka metta by idealnie się wpisywała w panowanie nad wewnętrzną mową stoickie. A druga dziedzina to jest pewnego rodzaju uważność, pewnego rodzaju sati, tak? Pewnego rodzaju mindfulness, który proponują stoicy, ale to nie jest taka uważność, jak ją definiuje Jon Kabat-Zinn, bycie z tym, co jest tu i teraz, w bezstronny sposób, chociaż ta definicja jest bardzo bliska temu, ale na dodatek stoicy stosują też pewnego rodzaju intencje, jak tę rzeczywistość widzieć. Nie, że po prostu tu i teraz, bo jak będziemy tylko tu i teraz, to włączą się wszystkie nasze błędy myślenia i to tu i teraz będzie zafałszowane. Tylko doszukujmy się w pewnych cech tego tu i teraz. I te cechy są zaskakująco bliskie do tego, co Budda w medytacji proponuje nam się doszukiwać. Czyli na przykład nietrwałości. To jest, jakbyśmy poczytali te rozmyślania, to ta nietrwałość jest tam bez przerwy. A Nietzsche, strona po stronie, akapit po akapicie. Tak? Patrz na rzeczywistość w ten sposób, żeby dostrzec jej zmienność, jej płynność, jej brak stabilności, jej nietrwałość i swój brak satysfakcji i swoje cierpienie, jeśli uwierzysz w to, że jednak jest trwało. Dukkha też tutaj mamy. Z tą trzecią cechą charakterystyki buddyjskiej, czyli anatta, czyli zbudzeniem jaźni, nieistnieniem jaźni, pozornością jaźni, czy jakkolwiek to sobie nazwiemy. Moim zdaniem to też jest obecne w stoicyzmie, aczkolwiek nie w taki dosłowny sposób. Moim zdaniem to wynika, jeśli na przykład z kontekstu, jeśli przeczytamy całe te rozmyślania Marka Aureliusza, to nawet jeśli tam nie pada otwarcie, że tak powiem, doktryna Annata, no to wydźwięk tego tekstu, pamiętajmy, że to były jego prywatne notatki, które pozwalały mu prowadzić jego trening medytacyjny, jest zdecydowanie w kierunku Annata. Jeszcze tak z innych praktyk, to pewnie taki typowy stoik by popraktykował memento mori, tak? Czyli żeby no być wdzięcznym. Tak, tak. Ale to nawet więcej, znaczy pomijając memento mori, tak, że pamiętaj o swojej kruchości, nietrwałości, no to mamy w stoicyzmie medytacje bardzo bliskie tego, co jest... Maranasati. To, co widzimy w tych sekwencji na przykład Satipanana Sutty, tak? Czyli mamy medytacje dotyczące, nie wiem jak właściwie, to brakuje mi teraz polskiego słowa, tego, że to ciało jest odpychające, tak? Obrzydliwości ciała. Słucham? Obrzydliwości ciała. Obrzydliwości ciała, tak. Może to, tak. Mamy takie medytacje bardzo klarownie. Tenże Marek Aureliusz choćby, dlatego ja go uwielbiam, tak? Uważam, że
dla mnie jest najbardziej inspirujący z wszystkich stoików, on dokładnie taką medytację przeprowadza, tak? Wyobraża sobie, wizualizuje przyszłość tego ciała, procesy gnilne. To wszystko jest niesłychanie podobne do tej sekwencji Satipatthana Sutty, ale mamy też takie no, bardzo analityczne, tak? Patrzenie, cztery pierwiastki, dokładnie te same cztery pierwiastki, które mamy w buddyzmie, mamy w stoicyzmie, zresztą w całym antyku greckim. Tam jeszcze dochodzi piąty pierwiastek, który też jest obecny w niektórych szkołach buddyjskich, czyli tam byłby to eter, a tutaj byłaby to przestrzeń. Tak? I mamy medytację w oparciu o te pierwiastki. Czyli nie tylko jest, i właśnie to o tym piszę często, tak? Niedawno napisałem taki tekst, który niedługo wyjdzie w takim naukowym piśmie, że to nie jest tylko tak, że one są ogólnie podobne, te szkoły, ale na poziomie konkretnych praktyk one są bardzo, bardzo do siebie zbliżone. Co oczywiście nie wyciągam z tego takiej konkluzji, że to są te same szkoły. Ale gdybym porównał wczesny buddyzm ze stoicyzmem, to dla mnie byłby dużo bliższy niż na przykład wczesny buddyzm zdajmy na to, no, z pewnymi takimi, że użyję tego słowa, teistycznymi odmianami buddyzmu typu czysta kraina. No to stoicyzm i wczesny buddyzm są zdecydowanie bliżej siebie niż wczesny buddyzm i czysta kraina. No pewnie i tak, ale czy myślisz, że stoicy, no powiedzmy stoicy, neostoicy w dzisiejszych czasach mogą praktykować i buddyzm, i stoicyzm, czy to jest w ogóle, znaczy wiesz, nie wiem, czy potrzebne są jakieś takie nalepki, żeby ludzie mieli na sobie, ale jeśli ktoś się, załóżmy, bardzo interesuje buddyzmem, wczesnym buddyzmem, czy Theravadą, czy czytając właśnie, no już mówiłeś o tym, ale czy czytając stoików mogliby znaleźć też coś nowego, coś, co jakoś inaczej stawia perspektywę w innym, tak? Stawia w innym świetle to wszystko i być może dzięki temu się bardziej zainspirują, żeby praktykować jeszcze bardziej praktykę buddyjską. Odpowiedź na twoje pytanie jest zdecydowanie tak, bo tu nie chodzi o to, żeby się deklarować jako buddysta, stoista, stoik, czy buddysto, stoik, czy stoiko-buddysta, tylko przecież chodzi o to, żeby inspirować w sobie proces przebudzenia. I moim zdaniem sięgnięcie do stoicyzmu, być może nie każdemu, to pewnie zależy od temperamentu, bo pewnie niektórym ludziom dobrze jest tkwić cały czas jakby w jednym na przykład systemie pojęciowym, ale na przykład dla mnie osobiście sięgnięcie do stoicyzmu było niebywale odświeżające, jeśli chodzi o coś, co można nazwać moją praktyką buddyjską, chociaż teraz tej praktyki nie nazywam już ani buddyjską, ani stoicką, tak? No to jest praktyka ku przebudzeniu i oczywiście gdybym miał mierzyć się jakimiś procentami, no to pewnie 80% jest z buddyzmu, a 20% z pozostałych szkół, w tym stoickiej, ale to bez znaczenia tak naprawdę. Dlaczego mamy nie pozwolić, jesteśmy istotami myślącymi, mającymi wyobraźnię. Jednym z fundamentalnych według mnie paliw do naszego rozwoju jest ciekawość. Uważam, że medytacja udaje się dużo bardziej na ciekawości niż na dyscyplinie, że ta ciekawość może nas naprawdę zaprowadzić. To, co Dhamma Vicaya, tak, jeden z siedmiu czynników przebudzenia, czyli badanie, tak, dociekanie w naturę rzeczy, tak, dociekanie istoty rzeczy jest czymś, co robiono nie tylko w buddyzmie, to nie jest wynalazek buddyjski. Robiono to w innych szkołach i zwłaszcza te szkoły helenistyczne robiły to w niebywale ciekawy sposób. Warto jest znaleźć taki, przybrać na chwilę taki nowy układ odniesienia, na przykład stoicki, i potem wrócić sobie na świeżo do układu odniesienia, który się wytworzył w kulturach buddyjskich. To jest tak, jak taka wycieczka, tak? Możemy to traktować jako wyprawę wakacyjną, która nas odświeża, tak?
Być może ta siatka pojęć stoicka pokaże nam rzeczy, nie, nawet nie takie, których nie ma w buddyzmie, tylko takie, do których byśmy nie dotarli przez siatkę buddyjską. Tak? No co, bo... też jest, co też jest jak gdyby praktyką stoicką, jakiś taki widok z góry, tak? To też jest tak, tak, a propos tak, tak. Stoickie. Żeby to jakoś podsumować, moim zdaniem fundamentalna jest taka intymna troska o ten proces przebudzenia, który w nas się dzieje i moim zdaniem warto eksperymentować w trakcie tego procesu, bo bywa tak, że przywiązujemy się do pewnych pojęć, do pewnych wykładni i próbujemy, potem efekt jest taki, bardzo mocno, tak, bierzemy je dość dogmatycznie i efekt tego jest taki, że potem próbujemy dostosować na przykład nasze doświadczenie medytacyjne do tych pojęć. Ale przecież te pojęcia nie są nasze. One powstały w jakiejś strukturze, tak, w jakiejś kulturze, wytworzył je jakiś człowiek, tak, a doświadczenie jest nasze, tak, i nie da się tego doświadczenia, jeśli będziemy całe życie próbować dopasowywać się do pojęć, a wiem coś o tym, bo robiłem to przez 15 albo 10 lat, to medytacja będzie bez przerwy rodzajem udręki, tak, bo nie pozwolimy tej rzeczywistości, żeby się odsłoniła i pokazała nam, tylko każemy jej dostosować się do pewnych wyobrażeń. Więc czasem dobrze jest przeskoczyć do innego układu tych wyobrażeń i być może to, tak było w moim przypadku, poruszy coś, tak, co zostało już skostniałe w mojej własnej praktyce. A propos właśnie, bo mówimy o pojęciach, mówimy o przekazywaniu pewnych informacji, pewnych doświadczeń, tak? Więc jakaś tam intersubiektywność, bo ty też uczysz, tak? Uczysz medytacji. No i no, musisz używać słów, być może też używasz jakichś bezsłownych tutaj postaw, pewnie ciałem, ale w głównej mierze się posługujesz słowami do ludzi, którym no, życzysz dobrze, tak? Masz intencję, żeby im przekazać pewne doświadczenie, które ty miałeś i które no, też masz jakąś wiedzę, tak? Dużą o i buddyzmie, i stoicyzmie, i innych. I powiedz, jak ten problem komunikacji, bo to nie jest tylko problem z nauczycielem, to jest w ogóle problem ogólnoludzki, tak? Jak sobie jako filozof życia, jak sobie z tym radzisz? To ja zauważyłem, że ludzie mają naturalne takie skłonności, takie lgnięcia do różnych właśnie układów odniesienia. Niektóre są atrakcyjne, niektóre nie są atrakcyjne. To się wiąże pewnie głównie z tym, że mamy dużo drukowanych w nas wyobrażeń, tak? Jak na przykład na stoicyzmie ulicznym, czyli na moim koncie facebookowym, wrzuciłem jakąś tam notkę i zdjęcie z 3-miesięcznego pobytu w klasztorze buddyjskim, no to tam się pojawiły takie komentarze też, a co tu robi religia na profilu, który się nazywa stoicyzm uliczny. Jest pewna grupa osób, które zaliczyły buddyzm do religii irracjonalnych, tak, i w ogóle nawet nie chcą go dotykać, tak, a może im pomóc stoicyzm, jakby nie musimy przecież, znaczy w tej szkole żywej filozofii nie chodzi o to, żeby ludzi przekonywać do jakiegoś jednego czy drugiego systemu, tylko chodzi o to, żeby troszeczkę tak pobudzić, popchnąć tych wszystkich uczestników warsztatów, moich studentów, również studentów na uniwersytecie, w stronę otwarcia się na proces budzenia. To, jakimi pojęciami, jakimi układami odniesienia, to jest wtórne. Na końcu zawsze, przynajmniej w wypadku tych bardziej zaawansowanych moich studentów, bo prowadzę różne programy, gdzie przez lata pracuję z ludźmi, na końcu zawsze proszę ich o to, żeby wytworzyli jakby swój własny język i swój własny sposób myślenia o swoim procesie budzenia, o filozofii tego procesu i o tym, czym jest medytacja. Nie
niekoniecznie stoicki, buddyjski, taoistyczny czy jakiś inny, choć mogą oczywiście korzystać i korzystają, bo dostarcza mi takich możliwości na przykład na warsztatach z każdej z tych szkół, ale żeby na końcu, jak już użyją tych różnych pojęć, które pchną ich w pewnym kierunku, jak już rzeczywistość medytacyjna staje się na tyle subtelna, że te pojęcia stają się raczej przeszkodą niż pomocą, jak już muszą nazywać, tak, to niech spróbują to nazwać, niech samo doznanie wywoła jakąś nazwę, tak, a nie, że najpierw jest nazwa, a potem dopasujemy doznanie. I można się też tym bawić i można to zmieniać, tak, i można nawet centralne bawić się pojęciami. Na tym polega praca filozoficzno-medytacyjna. Na przykład przestałem ostatnio używać pojęcia ego i zamiast tego używam pojęcia ekosystem uwagi. I niby to jest tylko kwestia nazwy, tak? Tu dwa słowa, tu jedno słowo. Tak naprawdę na końcu bez znaczenia, ale te słowa jednak nadają pewną przestrzeń myślową do tego, jak przyjmujemy nasze doświadczenie. Jak używam słowa ekosystem uwagi, no to już wiem, że to ego nie jest takie, jak kiedyś o nim myślałem, freudowskie, myślałem o nim jako rodzaju czegoś stałego, tak? Będącego pod wpływami, ale jednocześnie czegoś stałego. Tylko teraz zacząłem odróżniać różne poziomy, jakby to nazwać ego. To jest tylko przykład. Tak? Ja nie mówię, że to jest dobry przykład. Tak naprawdę każdy może sobie sam takie rzeczy wymyślać, słuchając najpierw doświadczenia, potem dobierając pojęcia, bawiąc się przy tym, jakby wtedy to całe nasze poszukiwanie staje się też bardziej takie radosne, trochę bardziej dowcipne też. Czasem mogą w związku z tymi pojęciami pojawiać się zupełnie dziwne koncepty. Czasem można się z siebie pośmiać, bo jak budujemy takie pojęcia, to widzimy, jakie za nimi stoją neurotyczne tendencje. Dokładnie, nie można, już nie będzie można powiedzieć, że masz wielkie ego, tylko masz wielki ekosystem uwagi. To tak, masz rozbudowane ekosystemy, albo masz zamknięte ekosystemy uwagi. Takie, ciężko będzie. Ale a propos właśnie, bo też feedback, tak? Czyli to, co dostajesz od ludzi, no, ucząc ich, bo w buddyzmie jest bardzo, no już prawie, że techniczny feedback, gdzie właśnie to ego, czy nazwijmy to jak ekosystem uwagi, z wchodzącego w strumień aż do Arhanta, to niektórzy nauczyciele nawet to interpretują, że to ta pana traci 25% ego, a Arhant 100%, tak? No tak, ale są też nauczyciele jak Ajahn Brak, którzy powiedzą, że w ogóle nie ma kogoś takiego jak Sakadagami, tak? A inni będą się wybierać, że są tacy jak Sakadagami. To moim zdaniem pokazuje pewną relatywność tych wszystkich pojęć. No tak, tylko że te pojęcia, no właśnie, będziemy musieli teraz wchodzić w dogmaty, bo są w tekstach, więc jak ktoś mówi, że ich nie ma, to trzeba zawsze patrzeć na teksty, ale to już pomijam takie... Ale chyba wiem, do czego zmierzasz, że jednak to nie może być taka czysta, swobodna zabawa pojęciami. Absolutnie się z tobą zgadzam, że to byłoby z kolei zupełnie bezproduktywne, tak, że jednak trzeba nam, jak już myślimy i budujemy jakieś układy odniesienia do naszej medytacji, wracać do pewnych usystematyzowanych, konsekwentnych właśnie takich układów. Zgoda pełna. Znaczy Budda jak gdyby w ogóle to nie było, to był opis rzeczywistości według niego, tak? To były jak gdyby coraz głębsze wglądy aż do najwyższego wglądu, czyli Arhanta, czyli ten, który już jest całkowicie wyzwolony, tak? I to było jak gdyby, to był, mi się na tyle to podoba, że ten feedback, tak, czyli te informacje zwrotne można też sobie samym sprawdzić, tak, już pomijam, niektórzy ludzie myślą, że są na przykład wchodzący w strumień albo anegami, a tak naprawdę się później okazuje, i to też jest w tekstach, że over, to po angielsku jest, po polsku to by było za dużo o sobie myśleli, że są, a nie są.
Ale są też w sutach właśnie listy, gdzie w którym momencie można siebie samego zbadać, czy faktycznie jest się tym albo tamtym, bo bardziej lub mniej coś znika, tak? Głównie znikają te złe rzeczy, więc tutaj też widziałbym duże podobieństwo ze stoicyzmem, że stoicy bardziej no, pracują nad swoim charakterem, nad swoim sila, tak naprawdę to jest też charakter, żeby kultywować to, co, tak, to, co dobre, to, co umiejętne, to, co zdrowe we mnie i starać się coraz częściej robić coraz mniej głupich i takich akusala, tak, niezdrowych rzeczy. A to nie było tutaj gdzieś jest znak zapytania. No, tak, no pewne rzeczy muszą pozostać otwarte. A to dotyczy wszystkiego, no, nawet naszej takiej autodefinicji. Tuż po nowym roku byłem, nawet w trakcie nowego, na przełomie grudnia i stycznia byłem w takim klasztorze w Malezji i tam już tuż przed wyjściem rozmawiałem z mnichem, był tam z mnichem, z Malezyjczykiem chyba, nie pamiętam, był, tak, Malezyjczykiem, on był tak zainteresowany tym zachodnim podejściem do medytacji i rozmawialiśmy o pięciu wskazaniach. I pytał mnie, czy ja w życiu pozaklasztornym utrzymuję te pięć wskazań. Widziałem tak, z jedną różnicą, że czasami piję wino trochę, a w zamian za to nie jem mięsa. I wywiązała się taka dyskusja. On powiedział, to nie jesteś buddystą. Okej, no, to nie jestem buddystą, ale wytłumaczyłem mu, że dla mnie ważniejsze jest niejedzenie mięsa, jakie to ma skutki dla klimatu, tak, że nie wierzę w tą opowiastkę, że jak nie jest zabite dla ciebie zwierzę, to już można je zjeść i tak dalej, i tak dalej. I on uznał, że nie jestem buddystą, ale w taki bardzo, bardzo przyjazny sposób. Ja byłem przy swoim, tak, że moim zdaniem lepiej jest nie jeść mięsa, a pić czasem wino, niż na przykład odwrotnie. Że jakby skutek, i tutaj to nie jest właśnie być może etyka cnót, tylko właśnie konsekwencjalizm etyczny, że skutek dla planety i dla innych ludzi będzie lepszy w tym pierwszym wypadku, kiedy nie będę jadł mięsa. Ale potem wróciłem do domu i no, drugiego czy trzeciego dnia wypiłem moją żoną lampkę wina, taką powitalną i rozwaliła moją medytację. I pomyślałem, o kurczę, może on ma rację. Więc chodzi mi tylko o to, że jakby nie warto się przywiązywać do poglądów tak naprawdę, tak mocno, tak? Że to nie ma wielkiego sensu, żeby się definiować tak mocno, czy jestem, czy nie jestem buddystą na przykład. Ja nie będę cię bronił ani jego, ja bym tylko powiedział a propos jeszcze stoicyzmu, że też gdzieś wyczytałem, że stoicyzm mówił, żeby się też trochę tak samodeprywować, czyli żeby na przykład tam nie jeść w pewnym momencie, ale też to mówił jeden człowiek, że robić to tylko wtedy, kiedy jest z tym problem, tak? Czyli że jak masz na przykład problemy z jedzeniem, tak? To właśnie trzeba sobie te głodówki robić, ale to nie chodzi o to, że wszyscy stoicy muszą głodówki robić, bo niektórzy nie muszą, bo to nie jest istotne, tak? Więc te wskazania też są, to też są tylko, ja to tłumaczę jako podstawy treningu, więc to jest twój trening bardziej To niż dobre określenie. przykazanie. No. Ale z drugiej strony mnich tak, no nie wiem, czy powinien mówić, to jest mało istotne być może tutaj. W każdym razie, już jesteśmy dawno po czasie. Jeszcze chciałbym się ciebie spytać, jak wyglądają twoje warsztaty, kursy, gdzie cię można złapać, żeby coś więcej z tobą porozmawiać o tych sprawach i jak to wszystko wygląda Taki najbardziej organizacyjnie. bezpośredni kontakt to jest na Facebooku, na profilu Stoicyzm Uliczny. To on tak się nazywa, nie jest poświęcony stoicyzmowi wyłącznie, a nawet głównie. On się tak nazywa, bo tak się nazywała moja pierwsza książka filozoficzna dla dorosłych, a
Facebook nie daje możliwości zmiany nazwy. Zapraszam też na stronę www.selfoff.com, o której mówiłeś, tak jak wyłączyć jaźń, selfoff przez 2F. Piszcie też do mnie, tam wszędzie są adresy. Ja w tym roku nie prowadzę dużo warsztatów, bo właśnie byłem przez pół roku w Azji, a teraz mam dużo zajęć na uniwersytecie, ale trzy prowadzę. Tych dwóch pierwszych nie będę mówił, bo i tak już tam jest jakaś kolejka chętnych, więc nie możecie się zapisać. Natomiast jeszcze są miejsca na taki warsztat medytacyjny w Puszczy Knyszyńskiej, który planuję na październik. I chcemy wynająć jakieś miejsce, mam tam jedno czy dwa na oku i to on będzie poświęcony medytacji w naturze. Nie ma opłat, znaczy opłaty są za jedzenie i spanie, nie wiem jakie, bo jeszcze nie wynajęliśmy tego miejsca, natomiast sam warsztat jest na zasadzie darowizny, ale chciałbym w nim pokazać to, co czasami jest zaniedbywane, czyli rzeczywiście ten wpływ środowiska naturalnego, który jest bardzo dobrze przebadany na nas, który jest bardzo dobrze przebadany również przez współczesną naukę. Mówi się o tak zwanym dobrostanie eudaimonistycznym. I moim zdaniem, tak jak ja to odczuwam, ten dobrostan eudaimonistyczny jest bardzo bliski, no może nie dziano, może nie wchodzeniu od razu we wchłonięcia, ale pewnego rodzaju nadaniu swojemu przeżywaniu kierunku w stronę wchłonięć. I z obserwacji na sobie samym, na moich różnych studentach przez lata widzę, jak natura może dodać naszej medytacji wrażliwości, delikatności, ale jednocześnie siły i jednocześnie wprowadzić taki element zabawowy, także więcej się dzieje nie z wysiłku naszej woli, ale po prostu z takiego poddania się środowisku i o tym mają być te warsztaty. Zapraszam. A jeszcze na koniec mówiłeś, że będzie niedługo, za kilka dni wydana książka Metafizyka dla neurotyka. Tak. Powiedz o czym ona będzie? To jest książka, którą wyda Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pracuję, ale ona nie jest pisana naukowym językiem. To jest zmodyfikowany zbiór moich felietonów starych, głównie do takiego magazynu Coaching. To jest ciekawe zjawisko, tak, bo do różnych form pomagania ludziom, do psychoterapii, do medycyny też, do różnego rodzaju właśnie takich coachingów, czy różnych rodzajów doradztwa, czy poradnictwa, naprawdę bardzo silnie w ostatnich latach wpływa taki nurt filozofii wschodu i medytacji. I to widać, tak? Wczoraj rozmawiałem z kimś, kto praktykuje akupunkturę i on mi opowiadał o tym świecie akupunktury wśród lekarzy, tak? I powiedział mi, że jakaś bardzo znana pani neurolog w Warszawie chyba organizuje od lat takie kursy akupunktury dla neurologów, tak? Którzy pracują w szpitalu, pomagają przy operacjach, znieczulić przy operacjach i tak dalej. I że ma 10 razy więcej chętnych wśród lekarzy, tak, to jest wyłącznie dla lekarzy i być może dla pielęgniarek, ma 10 razy więcej chętnych niż jeszcze 2-3 lata temu. Więc te nurty takiego rozkwitania, głównie ze wschodu, bardzo mocno zaczynają się pojawiać w tych różnych rodzajach interwencji, co mnie bardzo cieszy, bo one przestają być przez to mechaniczne i właśnie takie nastawione na gratyfikację ego, sukces i zdobywanie, podbijanie świata. I ta książka jest o tym, jak ten rodzaj interwencji, takiego poradnictwa, coachingu, jakkolwiek to nazwiemy, mniejsza o nazwę, jak mógłby wyglądać, gdybyśmy się poważnie zainspirowali również metafizyką buddyjską, ale też grecką hellenistyczną. I stąd ten tytuł, Metafizyka dla neurotyka, bo psychoterapia nie dotyka metafizyki. Tak? To się zostawia jako prywatną sprawę człowieka. Tak? Po tym rozbiciu naszego życia na to, co psychiczne i na to, co cielesne, tak? Psychologia, a potem konsekwentnie psychoterapia zajęły się tą psychiką. Tak? No i oczywiście potem zaczęły od tego odchodzić,
ale nawet odchodząc do tego z powrotem do ciała, wciąż nie dotykają metafizyki. A moim zdaniem fundamentalnym elementem ludzkiego zdrowienia, rozumianego głównie jako rozkwitanie, jest jednak taka eksploracja metafizyczna i zadawanie sobie najbardziej fundamentalnych pytań. I o możliwości takiego poradnictwa jest ta książka. No mi się podoba. Ja jestem kupiony. Okej, okay, może mi się uda wydawcy, nie wiem jak to jest, bo pierwszy raz wydałem książkę w Polsce w wydawnictwie naukowym. Może mi się uda wydawcę namówić, żeby dla czytelników i słuchaczy i ludzi oglądających terawadę.pl jakieś egzemplarze znaleźli. Zobaczymy. Dzięki, byłoby fajnie. Marcin, dzięki Ci wielkie za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło. Pozdrawiam Was wszystkich praktyków rozkwitania. Bardzo czuję dużą bliskość z Wami, mimo że teraz patrzę na ścianę pikseli. Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy o innych tematach. Na dzisiaj koniec. Dzięki Wam za słuchanie i za Wasz czas poświęcony nam i naszej rozmowie. Do następnego razu. Czołem.